Siemaneczko, ziomeczki, z strony Werty, a to jest pierwszy odcinek z Real Life'a na moje MC.pl. Link macie w opisie. I tak, chciałem powiedzieć, że dawno nie było odcinku, dlatego, że było to spowodowane tym, że po prostu nie miałem czym nagrywać, nie chciało mi się też. No i to w sumie tyle. I nagrywam z tego właśnie, z tej gry, bo jest po prostu świetna i dobrze zadbana i wykonana. Jak już sam można zobaczyć, są tu godziny dane, w których jest otwarty sklep. Czyli tak jak w prawdziwym życiu, co nie? No. No to jak w każdym relefie, no tutaj mamy portfel, sobie można sobie kupić u pana Stasia. I właśnie dzisiaj w tym odcinku kupimy sobie posiadłość, ale po kolei, tak spokojnie. Nie śpieszmy się, o jak dawno nie nagrywałem. Musicie mi wybaczyć za tą długą przerwę. Dobra, no to jest tak, tu jest szef nasz, co nie? U niego możemy sobie wziąć wypłatę oraz zmienić zezwolenie. Zezwolenie zakupiłem jako pierwsze, w ogóle takie bardziej potrzebne rzeczy. Dzięki temu zezwoleniu mogę pracować w godzinach, kiedy tylko chcę i to jest oczywiście na zawsze, także naprawdę wam polecam. Ale chyba popełniłem błąd, po pierwsze bardziej chyba się opłacało kupić lokal. Dobra, no to te lokale, tak? Lokale no to są takie jakby posiadłości tutaj. Na razie mam brak. Nie. To inne, ale dobra. Z nich możemy pozyskać sobie pieniądze. Tutaj jest na przykład policja, tutaj straż i szpital. Takie różne, bank nawet jest dziwne, dobra. Pet shop, sklep, urząd, siłownia. No i dzisiaj sobie w tym odcinku kupimy siłownię. Ja się bardzo cieszę, bo w tym odcinku kupimy sobie siłownię. No, mówili mi tutaj na komentarzach, że jest ona jakieś 30 dni trwała, więc, ale mnie to tam gdzieś... No, że po prostu się opłaca, bo kosztuje 3000 zł, ale dostajemy co 20 minut 1000 zł. No, pomyślcie, dostać taką sumę. Dobra, jeszcze sobie pozbywamy dzisiaj całą mapę, ale dobra, już. Kupujemy. Siłownia. Jest. Jak to działa? Lokal. Pomoc. Wpisam. Spawn w ku w strona serwera, mapa. Nie wiem. Na razie się zobaczy. Ale co 20 minut powinien zostać. A jest posiadłość teraz. Widzicie siłownia tutaj w no tu. Co nie? Tak, w po prawej stronie. No to jest dowód, na razie dowód już nie kupiłem, bo nie opłaca się po prostu, tu jest hajs, więc opłaca się kupić portfel w ogóle. Dobra, zauważę, muszę zrobić czapkę, albo nie, dobra. Prace, no to co są takie prace jak drwal, mleczarz, ogrodnik, mechanik, no to mechanik akurat mam, może sobie kupić śrubokę za 50 hajsu, elektryk, zbieracz kory, rybak, malarz i kopacz. No i z tego wszystkiego to ja pierwsze wziąłem sobie drwala. W sumie to ja mogę tylko te tutaj, bo tutaj musiałbym kupić na przykład VIP-a sobie. Jest VIP-a już dalej nawet. Ale tutaj na do gracza jest najbardziej opłacalny mechanik, także już możecie wiedzieć, jaką sobie pracę wybrać, jeśli chcecie zagrać. No to proszę, zapraszam pod opis, może ten jest opis tego serwera i paczka tekstur pack, bo jak widzicie tu jest taka fajna, w której możecie sobie pobrać. Dobra, tutaj pana coś można zgubić na fidget spinnery. Nie no, wiem, że jest to niemodne, ale coś poradzić, dobra. Z batonów to najbardziej się opłaca właśnie Twixa. Z portfelów, no to co, to taki sam. Ja sobie wybrałem tego. Takie kropeczki. Tutaj jest jedzenie. Ogólnie tutaj napoje, no to wiadomo, że woda, a tam z batonów to jest siła, a jedzenie, no to jedzenie. Po prostu pasek na wyjazd. A kupiłem sobie bilety, są ja jeszcze. Może zabraknąć wszystkich miejsc. Dobra, jedziemy do tych miejsc.
Bo co to czasami może ścinać, bo będzie się renderowała mapa. Skatepark. O, zobaczmy sobie na skatepark, jak wygląda. Może fajnie będzie, zobaczmy. No jest to ten bus. Szybciej. Dobra. Aha, spoko. No to gdzie ten spa? Gdzie on jest? Skatepark. A tu jest, dobra. No. To za wiele tutaj nic nie mówię, ale jest plaża. I to jest naprawdę wielki plus. Ładnie to wygląda w sumie, takie. No takie stateczki normalne, tak. Dobra, to w sumie. No nie wiem, czy się opłaca taki dom. W sumie. Nie wiem. Naprawdę, czekajcie sobie chwilę, bo muszę coś sobie ustawić. Chwileczkę. Sorry za to, ale muszę nagrywać. Dobra, tu. I tu. Sorry, no niestety. Chyba zacznę od nowa. Nie, dobra. A to w sumie później. To sorry, dzisiaj taki odcinek nie przygotowany, naprawdę jestem nieprzygotowany. No dobra, cóż. Na chwilę. No to tutaj będzie to. Okej, już. Dobra. Dobra, jesteśmy w kolejnym miejscu. To jest. Mogę wpisać spawn. Dobra, o właśnie, i to samochód w sumie zapomniałem, tak. Chodziłem koło niego, bo ja kliknąłem centrum handlowe i tutaj nagle mnie gdzieś wyskoczyło. Tu są prawdziwe samochody, także naprawdę zachęcam. Takie świetnie zbudowane samochody. No to patrzcie na te fotele, no. To po prostu real life, no. Co to jest w ogóle za samochód? Nie wiem. Nie znam marki. Może mi kolega pomoże. Dobra. Jedziemy sobie do kolejnego miejsca. Jesteśmy w poczcie. Tak, i tu jest poczta. Dobra, zobaczmy co tu jest, bo w sumie ja nigdy tu nie byłem. Ja chcę w ogóle wam pokazać. Listonosz. I co ty tutaj po prostu sobie stoisz? To jest TNT, jakby co to jest, tekstura TNT. Żeby tak nie wyglądało, że to paczki, a to jest TNT, to jak to walnie, no to jest już niedobrze. Dobra, lecimy dalej. Co tam jest? Szpital? Tak blisko, dobra, to w sumie się przejdziemy. I od razu na początku, po co się kupić zegar, żeby wiedzieć, w których godzinach, no wiecie. No jest która godzina, tak, żeby zdążyć na ten. O, motocykle na co tu koleś sobie chyba stoi, tak? Nie wiem. I tu są nawet rowery, motocykle, samochody. Nie wiem, czy też nie samoloty. Naprawdę świetne. Niczego takiego wcześniej nie było w Minecraftie. Nie wiem, czemu to w ogóle też gra na moim MC tak mało osób. Przecież on jest po prostu świetny. Lepszy od kraju na MC, na tym real life'ie. No. Dobra, czyli to jest tak. No dobrze, też mi... Dobra, kup peta, cena SWIP, gracz, psa, kota, mogę za siebie, nie mogę, tylko kota i psa mogę. No niestety, nie jestem ani VIP-em, ani w ogóle, żebym miał jakąś rangę VIP-a. Tak, no to, to jest szpital, ale jeszcze sobie zobaczę, pomoc drogowa, dobra, o co tutaj chodzi? Odbierz pój. Aha, tutaj jak chyba ten. To jest bardzo fajnie pomocy widzę zrobione, bo jak stracimy na przykład nasz samochód, bo sobie go nie wzięliśmy do ręki, to możemy sobie u niego za 50 zł przywołać jakby. No. Także naprawdę fajnie zrobione. Dobra, idziemy. Dobra, tu jest ten szpital. I co to ja mogę zrobić niby? Tam jest jakiś nick, czyli tam... Fultures? What the fuck? Dobra.
No to nie, bo to jest... Spoko. Nie, dobra, nie było tematu. Okej, okay, szukamy sobie dalej. Tutaj jest... nie wiem. Jakiś pomocnik, co? A, jakiś... Aha. To, że trzeba przenosić te boły. Spoko. To, ale to jest... Lidze lubi chyba praca. Danego VIP-a jest. Dana to praca. Okej. Co to jest? What the... Rury? Okej, okay, jakieś wykopki do rur. Tam pewnie ścieki. Dobra. Nie będę Nie! To było takie złe! To było takie złe! Nie, to... Vertis? Ej, widzieliście to, jakie to było chamskie? Ja sobie idę. Centralnie przed nosem zamknęły mi się drzwi. Chamstwo! Nie wierzę w to. Jakie... Jaki niefart. Dobra, idę dalej. Dobra. Ikea. Idziemy do Ikea. Dobra, i co mamy? Tu mamy w Ikei. Tu jest jakaś babka, lampy, telewizory, kanapy. Kanapy? Aha. To spoko, naprawdę. Aha, to z tej strony muszę stanąć. Okej. Okay. Doniczki. Mikrofalówka. Boże, mikrofalówka? Co to tak jest? Ty... O nie, ja muszę mieć laptopa. A to chyba nie w tym sklepie, mi się wydaje, tak? Biurka, kredesy, stoły, szafy, kredesy, monitory. Muszę mieć tego kompa. Jacie, ale spoko. Czy wyście widzieli coś takiego? Kiedyś? Czekaj, ile kosztuje komputer? A dobra, myślałem, że jakieś 90 być. Ale spoko, ej nie, no musicie po prostu wejść na ten mój MCN, musicie obejrzeć ten filmik koniecznie i zostawić łapkę w górę, no zachęcam bardzo, bo opłaca się tutaj grać naprawdę świetny real life, no po prostu. Ale nie wiedziałam, że to takie rzeczy są, no ja nie mogę. Ale to jest świetne. Tu jeszcze takie wystroje, takie pomocnicze, co można sobie ustawić, ej nie, no to jest świetne. Nie, no dobra, idziemy dalej. Tutaj co może zdać próbę jazdy, widzę. Dobra, idziemy dalej. Stacja. A, ja się wróciłem się do skateparku. 1000 zł dostaliśmy! Mamy to. No, mamy 1000 zł. Te, które kupiliśmy za posiadłość. Tak. 1000 zł, dobra. Nie wiem, ile kosztowała prawo jazdy, bo... Nie, bo może by się opłacało na tym mieć. Co do... Monster Trucka można mieć! Nie no, wy musicie to koniecznie zagrać, no ja nie mam... Nawet jak Monster Trucka można mieć? No nie wierzę. What the hell? O, to jest taki wielki hotel. Nie no, Monster Trucka? To ja się nigdy nie spodziewałem. Ooo, chyba całą waszą mapę. Czekajcie, gapimy się. Nie ogarnę tej mapy. A jesteśmy gdzieś tu. Nie byłem tutaj w ogóle, tutaj w tej części miasta w ogóle nigdzie. Uje, to jeszcze zostało. Dobra, nie, to wiecie to na następnym odcinku. Sami możecie sobie zobaczyć, jak mapa w sumie wygląda. Także zachęcam was do zagrania w tą grę, ale jeszcze mamy zakończyć odcinek. Pokażę wam moją pracę. Tak, bo moja praca jest spłacana po prostu. Dobra, jesteśmy w pracy mechanik. Tu są samochody, tam są motory. I polecam was wam na motory iść. A jeszcze bym zapomniał, jak jest biblioteka? Macie bibliotekę na autobusie, to dzięki bibliotece możecie zdobywać więcej hajsu dzięki uczeniu się. Podwaja wam się to, znaczy pierwsze jest jeden, no w sumie zobaczycie, po prostu idźcie i będziecie dostawać więcej hajsu, jak się nauczycie. Tak, uczymy się całą noc. No to w sumie z swojej pracy jest to, że no trzeba klikać takie uszkodzenia, czyli takie zenchantowane nieskończoność. A w samochodzie jest inaczej, bo jest łatwiej, ale mniej się zrobiło hajsu, widzicie. Ja tam zrobiłem 5 zł, tutaj zrobiłem tylko 3 zł, no to... A to wielkiej różnicy nie ma i tak szybko różnią te kolory, także naprawdę...
No, to nie jest żadna po prostu różnica. Dobra, to ja już kończę. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz suba oraz fajnego komentarza, by zaznaczyło ich te komentarze serduszkami. Także ja się z wami żegnam. Na razie i cześć. Żegnam was, Werty.